Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Witam w nowym roku szkolnym 2018-19 roku. Jak ten czas szybko płynie. Zastanawiając się nad zwiastunami przed dzisiejszym programem, widzieliśmy te aniołki, bo tak sobie pomyślałem, że z kim się zadajesz, takim się stajesz. A jeżeli byśmy się zadawali z aniołami, no to w szkole będzie jak w niebie. I dlatego dzisiaj jest taka bardzo ciekawa szkoła, bo to jest zespół szkół katolickich imienia księdza Jana Długosza, a w skład tego zespołu i wchodzi liceum, i szkoła podstawowa, i przedszkole. I to przedszkole jest nowe, stosunkowo nowe. Ono dopiero parę lat działa, dlatego bardzo jest mi miło pozdrowić wspólnotę z przedszkola katolickiego przedszkola publicznego we Włocławku. To przedszkole, Kuba, jak to przedszkole się wasze nazywa? Jakie imię nosi? Powiedz. Pamiętasz, Lena? Ja wiem. No to jak? Pod Aniołem Stróżem. Pod Aniołem Stróżem. Lena, zgadzasz się? Tak. Tak jest, pod Aniołem Stróżem. Więc witamy przedszkole pod Aniołem Stróżem. Bardzo serdecznie witamy księdza, wicedyrektora przedszkola i klas 1-3 w szkole podstawowej, w zespole szkół imienia księdza Jana Długosza, księdza Sebastiana Tomczaka. Witam, szczęść Boże. Ksiądz Sebastian długo dyrektoruje tam? Bardzo długo, księże Antoni, całe 2 miesiące. Całe 2 miesiące. Kilka dni. To jest dopiero ta pasja, ta gorliwość tych, ale to już ksiądz biskup wiedział, kogo tam posyła do pomocy księdzu Jackowi. Witamy serdecznie księdza Sebastiana. Obok księdza Sebastiana pani Ewelina Rutkowska. Witam, szczęść Boże. Szczęść Boże. Pani jest wychowawczynią grupy? Pięciolatków. Pięciolatków. A jak oni się zwą? Sówki. Sówki. Czy jest ktoś tutaj z Sówek? Kuba, ty jesteś z Sówek? Ja się zawsze, Kuba, zastanawiałem, czy Sówka to jest Sówka, Skówka. Nie wiedziałem, czy to jest ta, no coś tam do włosów. Od czego jest to ta Sówka? A Sówki, no to ten. Sówki. No. To co to są? Sowy. A co, sowy chodzą po ziemi, czy co robią? Kubuś? Co? Czy one tak, ty pokazywałeś, że one to są te sowy, co tak fruwają? Aha, no proszę, no to już teraz wiemy. Czyli Kuba jest w grupie pani Eweliny. Tak, zgadza się. Świetnie, witamy. Pani Marta Trela. Tak, szczęść Boże. Pani posyła 3-letnią Hanię. 3,5-letnią Hanię. 3,5-letnią, no tak, bo te pół roku to jednak trochę znaczy. No, ale słyszałem, że pani ma w ogóle to 8 dzieci. Tak, zgadza się. No i jak to tak 8, taka młodziutka mama? Wraz z mężem prowadzimy rodzinny dom dziecka od 2011 roku. Świetnie. I jeszcze na dodatek w szkole podstawowej pełni pani posługę? Wychowawcy świetlicy szkolnej. Wychowawcy świetlicy. Tak. Mhm. To później trochę sobie o tym porozmawiamy. Witamy panią Martę. No i teraz chciałbym przywitać Leno. Wiesz, to ja już tutaj podejdę, przybij tutaj piąteczkę, żebyśmy się... Tak jest, szczęść Boże. Kuba, szczęść Boże. Leno, do której chodzisz grupy? Biedronek. Biedronki, biedroneczki są w kropeczki, to jest to? Biedroneczki są w kropeczki. Tak jest, czyli ty chodzisz do Biedronek, Lena Hejman. Czyli Hejman. Hejman, no przepraszam cię, Leno, przepraszam. Hejman. Ale te biedroneczki to ile lat mają? 6 i 5. 6 i 5. Nie, 6 czy 5. A, 6 czy 5. No to ty ile masz lat, Leno? 6. 6 lat. Aha, no to ty już jesteś duża. A chciałbym się spytać, Kuba, ciebie, do jakiej ty grupy chodzisz? Do Sówek. A, ty do Sówek, a bo to już mówiłeś. No. No widzisz, bo ja to już jest, starzeję się, to już pamięć mam nie taką. Słuchaj, a powiedz mi, Kubuś,
Kto cię teraz ogląda? Ktoś cię teraz będzie oglądał w telewizorze? Kto? Mama? Tak. Kto jeszcze? Ja, no. Babcia, dziadek i mama. Mhm. Lena, a ciebie ktoś będzie oglądał? Babcia Grażyna. Tylko babcia Grażyna, a ja słyszałem, że cały zespół szkół katolickich imienia księdza Długosza i przedszkole pod Aniołem Stróżem będą... Nawet cię widzieliśmy na placu zabaw. Widzieliśmy się na placu zabaw, zaraz sobie o tym... Nie, i widzieliśmy się w telewizji. No widzieliśmy się w telewizji, ale... A ja ci pomachałam, a ty tak. No dobra, no to ja ci też pomacham tutaj, zaraz zobaczymy, jak to wszystko będzie. A nie pomachałeś mi tak, a w telewizji nie ma machania. Ale to widzieć, że to widać, że ty machasz. To zobacz, to ja ci też pomacham tutaj. O. Zobacz. I co, macham ci? No widzisz, i to jest telewizja. Świetnie. Ale wiecie co, chciałbym was spytać. Kubuś, pamiętaj, że umówiliśmy się, nie? Na zrobienie fajnego programu o waszym przedszkolu. Że tak. Kiedyś byliśmy w Długoszu i nie było przedszkola. Jak to się stało, że to przedszkole powstało, księże dyrektorze? To przedszkole powstało dlatego, że była taka wielka potrzeba, bo kształciliśmy młodzież na różnych etapach, kształciliśmy dzieci, ale inicjatywa właściwie wyszła od rodziców, że oni pragnęli, aby dzieci były również przygotowywane w tym duchu katolickim do życia i żeby wchodziły w nasz zespół już przygotowane, mając takie dobre, porządne fundamenty. Zarówno przez wykształcenie, jak i przez wartości, które przekazujemy w ciągu całego roku. Bardzo mi się to podoba, bo ktoś kiedyś z mądrych ludzi powiedział, że jeżeli posyła się dziecko do pierwszej klasy katolickiej szkoły, to jest to co najmniej 2-3 lata za późno, nie? Żeby ten proces... Stanowczo za późno, owszem. Ten proces wchodzenia w szkołę jest taki nieodzowny, żeby trwał od samego początku właściwie wchodzenia w edukację. A powiedzcie mi, bo bardzo mi się podoba, było przedszkole Domek na Skale, a teraz wy pod Aniołem Stróżem. Jak wpadliście na pomysł? Kuba, podoba ci się ta nazwa? A ty masz Anioła Stróża? Ej, ja widzę, że masz Anioła Stróża, on stoi za tobą. On, tylko ty go nie widzisz, ale on ci cały czas towarzyszy. Gdzie? Ten Anioł Stróż. A tu? Nie, nie, on stoi cały czas za tobą. Za każdym z nas stoi Anioł Stróż. Jak wpadliście na pomysł, żeby to był pod Aniołem Stróżem? To była dosyć oczywista sprawa, dlatego że Anioł Stróż to jest nasz towarzysz od samego początku. Tak jest. I jeżeli dziecko poznaje w ogóle życie religijne, no to również zostaje zapoznane z modlitwą do Anioła Stróża, odmawia Aniele Boży. To takie naturalne, to takie oczywiste, że ten etap pierwszy jest właśnie związany z Aniołem Stróżem. I dlatego chcieliśmy, aby Anioł Stróż, bo każdy ma Anioła Stróża, żeby czuwał nad dziećmi, które są w przedszkolu i nad całą naszą wspólnotą. Lenko? A czy ty umiesz taką modlitwę jak Aniele Boży Stróżu Mój? Tak. A Kuba, a ty umiesz modlitwę Aniele Boży Stróżu Mój? No to powiedzcie głośno. Kubuś, ale weź rączki i spuść. Aniele. No razem. Aniele Boże Stróżu Mój, ty zawsze przy mnie stój. Rano, wieczór, we dnie, w nocy, bądź mi zawsze ku pomocy. Strzeż duszy, ciała mego i zaprowadź mnie do żywota wiecznego. Amen. No świecie. Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. No nawet się pięknie, Kubuś, przeżegnałeś. Pięknie. Lenko, gratuluję. Kubuś, super. To ja myślę, że teraz jest najwyższy czas, kochani, abyśmy zobaczyli. Zobaczymy to przedszkole pełne aniołów stróżów. I najpierw wam pokażemy, bo zajechaliśmy tam z kamerami, kiedy był ogólnopolski dzień przedszkolaka. Byliśmy zaskoczeni. Ja muszę powiedzieć, że tylu widzialnych aniołów stróżów, aniołków, to nie widziałem naraz. Więc najpierw przyjrzymy się, jak to przedszkole wygląda tak może
od tego, co niektórzy mówią, że tam się dzieci tylko bawią, tańczą. No zresztą, zobaczmy pierwszy materiał, który przygotowaliśmy. Witam wszystkie dzieci. Słuchajcie, spotkaliśmy się tutaj dzisiaj z okazji waszego święta. Święta przedszkolaka. Dzieci z całej Polski świętują dziś swój dzień. Z tej okazji dzieci dziś się ubrały za, kto powie? Za co? Za aniołki się przebraliśmy, bo nasze przedszkole nosi nazwę Pod Aniołem Stróżem, tak? Chciałabym zaprosić wszystkie dzieci do wspólnej zabawy. Teraz poprosimy panią o włączenie piosenki. Troszeczkę sobie potańczymy. Piękny świat przemierzasz pomaleńku. Nagle stop, jakiś mur, groźny cień. Ach, to strach, to wielka góra lęku. Ale ty nie bój się, tylko wiesz. Jeśli taki gór nie da się przeskoczyć, jeśli taki gór obejść nie da się, no to góry, do góry. Dziecięca wiara, może nie w morze porzucać zaraz. Góry, do góry, może nie może się doczekać na wielkie plus. Z okazji waszego święta przyszedł do nas tutaj ksiądz wicedyrektor i chciałby wręczyć każdemu przedszkolakowi dyplom super przedszkolaka. Każdy przedszkolak dobrze wie, że kiedy wrzesień kończy się, od najmłodszego aż po starszaka wszyscy świętują dzień przedszkolaka. I słuchajcie, pierwszy dyplom super przedszkolaka dla Mai Ciesielskiej. Dyplom super przedszkolaka również otrzymuje Marcel Chmielewski. Wszystkie piękne aniołki i starsze, i te malutkie. Słuchajcie, chciałabym was dzisiaj zaprosić do zabawy, do tańców. Chciałabym, żebyśmy zatańczyli piosenkę o Aniele Stróżu, dlatego, że dzisiaj po pierwsze wszystkie dzieci są pięknie ubrane za aniołki, a po drugie dziś jest ogólnopolski dzień przedszkolaka, tak? Hej! Murarz wielkie domy stawia, by gdzie mieszkać było. Muzyka na instrumencie, by się lepiej żyło. Piekarz musi zaś pracować, by nie brakło chleba. Anioł stróż pilnuje duszy, by poszła do nieba. Aniele, aniele, niebieski posłańcu, przy mnie stój w tańcu i kurzańcu. Aniele, aniele, wysłanniku Boga, czuwaj, bo niebezpieczna droga. Górnik węgiel wyjdzie,
łowi ryby. Pan czarodziej co czaruje, ale żołnierz nam pilnuje granic, bo pilnować trzeba. Anioł stróż pilnuje duszy, by poszła do nieba. Aniele, aniele, niebieski posłańcu, przy mnie stój, przy mnie stój, w tańcu i w różańcu. Leno, Kubo, widzieliście siebie w telewizji? Tak. Co to było za święto? Ja nie widziałam. Nie widziałeś siebie? A ja ciebie widziałem. Ja nie widziałam. A widzisz, to słabo patrzyłeś. Leno, co to było za święto? Przedszkolaka. Przedszkolaka. Aha, to był Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka. I wy zawsze się tylko bawicie w tym przedszkolu? Nie. Też musimy się uczyć. A no tak, to musicie się uczyć. To jest to. Księże dyrektorze, i tu będę też pytał i pani Eweliny, i pani Marty. Kto jest organem prowadzącym was, zespół szkół i przedszkole? Naszym organem prowadzącym jest diecezja włocławska. Mhm. I oczywiście na czele z księdzem biskupem, którego serdecznie pozdrawiamy. I ksiądz biskup troszczy się o nas i zawsze pasterskim okiem dogląda, jak funkcjonuje cały zespół szkół. Tak, zauważyłem, że księdzu biskupowi i Długosz szkoły katolickie leżą na sercu i bardzo też mocno. To przedszkole, które jest od kilku lat. A na czym polega, no jest organ prowadzący diecezja, życie religijne w waszym przedszkolu? Po czym można poznać? Czym się różni, nie wiem, od takiego przedszkola niekatolickiego? Przede wszystkim towarzyszy nam modlitwa, towarzyszy nam każdego dnia modlitwa na rozpoczęcie zajęć, modlitwa przed posiłkiem, po posiłku, ale także mamy mszę świętą w pierwsze piątki miesiąca. I już przyzwyczajamy dzieci do kultu Najświętszego Serca Pana Jezusa. Przyzwyczajamy powolutku do tego, aby dzieci wchodziły w życie religijne. I wy też, pani Ewelino, jako wychowawcy, bo jest taki piękny klimat między wami, wychowawczyniami, bo chyba nie pamiętam, żeby jest był... Jest pan od rytmiki. A jest pan od rytmiki, no tak. Pan Tomek. Pan Tomek jest tam. Ale to wy też musicie podzielać te wartości przedszkola? Oczywiście. Bo tak, dziecko patrzy na was. No jak się czujecie wy jako wychowawcy w takim przedszkolu katolickim? Ciąży na nas duża odpowiedzialność. Musimy być wzorem dla tych dzieci. Staramy się sprostać temu zadaniu. Uczymy dzieci wartości katolickich. Uczymy tego, żeby potrafiły przepraszać, żeby potrafiły przyjąć te przeprosiny. Uczestniczymy w życiu liturgicznym. Wystawiamy jasełka. Spotykamy się na wigiliach klasowych. Dzieci uczestniczą w procesji Bożego Ciała, też asystują w tej procesji. Ale widziałem też na obrazach siostrę zakonną w takim pięknym, kolorowym kabicie. Tak, nasza duma. Kto to jest? To jest siostra Ruth. Siostra jest z nami od tego roku. Wprowadza bardzo ciepłą atmosferę, bardzo wiele radości. Jest to zgromadzenie sióstr wspólnej pracy od Niepokalanej z Włocławka. Mamy naprzeciwko szkoły dom generalny, także siostry są częstymi bywalczyniami, chociaż my również bywamy u sióstr, bo siostry udostępniają nam swoją kaplicę, gdzie sprawujemy mszę świętą. Pani Marto,
No tak, to można rodzinny dom dziecka, ale jest, wszystkie dzieci są pani, ale jest Hania, prawda? Tak. Hania, ta śliczna blondyneczka. Czemu ona chodzi? Czemu ją pani posłała do tego przedszkola? Czy tylko dlatego, że też pracuje pani w świetlicy szkolnej? Nie, wybierając przedszkole dla swojego dziecka, kierowała się przede wszystkim wartościami, jakie chce zaszczepić w moim dziecku, a przedszkole pod Aniołem Stróżem świetnie się do tego nadaje. Uważam, że opiera się właśnie na wartościach chrześcijańskich. Jest super wykwalifikowana kadra, która wspomaga w rozwoju dzieci i wszechstronnie ich ukierunkowuje. Zresztą wszyscy pracownicy przedszkola pod Aniołem Stróżem są mili, serdeczni i tworzą rodzinę. Mhm. To się zauważa, tę rodzinę, naprawdę. I piękna też estetyka waszego przedszkola. Trochę próbowaliśmy pokazać. Kochani, za chwilę pokażemy wam materiał, który udowodni tezę, którą mówiła Lena i Kuba, że przedszkole to nie tylko zabawa. Oni się tam uczą. Bardzo mnie się podoba, gdy ktoś w jednym z przedszkoli powiedział o jednym z przedszkoli, że nasze przedszkole to jest uniwersytet malucha. Oni się tam uczą. A jak się uczą? Obecna tu Lena i Kuba, to za chwilę zobaczymy, bo tam nauki jest dość sporo. Po tym materiale już włączymy telefony i gdy tak oglądamy sobie, to może sobie później porozmawiamy, czy takie przedszkole katolickie jest potrzebne. Dlaczego Bogu dziękujecie, kochani, za to, że na przykład mieliście okazję chodzić do przedszkola katolickiego, a może posyłacie dziecko do przedszkola katolickiego, żeby to był taki głos, a może ktoś posyła dziecko do przedszkola pod Aniołem Stróżem, abyśmy sobie porozmawiali, czy warto stawiać na takie przedszkola, jak to pod Aniołem Stróżem. Zapraszam, abyśmy zobaczyli, jak ten Uniwersytet Malucha, ta nauka bardzo ciężka, ciężko jest w tym przedszkolu uczyć się. Lena? Kuba, co to takie rozkładanie rąk? Ty sobie dajesz radę, nie? Oczywiście, że dajesz radę. Lena na pewno też. Zobaczmy, a później o tym porozmawiamy. Zapraszamy do obejrzenia materiału. Chodźcie do mnie, chodźcie wszyscy tu, chodźcie, chodźcie. Przypomnijcie mi, co robimy, jak jesteśmy smutni. Kiedy jesteśmy smutni, to jak chodzimy po smutnemu? Jak chodzimy? Pokażcie, jak chodzimy. No smutno, smutno. A jak jesteśmy weseli, to skaczemy. Tak? Może być. Uwaga, ja zagram teraz melodię smutne i biegacie. No pewnie, że smutna. Brawo, chodzimy. Na smutno chodzimy. Uwaga, uwaga, uwaga. Coś się zmieniło. Thank you.
Kochane dzieci, dzisiaj zaczniemy zajęcia z robotyki i zrobimy żabę. Wszyscy klikają na żabkę. I teraz uwaga. Klikamy strzałeczką tutaj na dole. Pojawi wam się, jak należy budować żabkę. Każdy z was bierze zestaw i według instrukcji próbuje budować. Pięknie. Mhm. I następna strzałeczka. Liczycie, ile jest pinów, tak? Dobrze, wpinamy. Nie, teraz to. Pod spodem jest, tak? Wyciągamy. Proszę. Trzeba wpiąć tu. No. Tą dziureczką w tą stronę. Super. Ok. I tu trzeba przypiąć. Ta dziureczka musi być z tej strony. Czyli odwrotnie. O właśnie. Tu. No, wpinamy. No. O, i drugi. Super. Musisz siwy włożyć w to. A z drugiej strony czerwony. Tak, jeden tutaj. Nie jedno na drugie. Zobaczcie, to jest z drugiej strony. Odwracamy i nakładamy takie czarne, małe. Już. Dobrze jest. Dobrze. Tak. Zielony. No i drugie. Już idę. Dobrze. Dobrze, czekaj, już poprawiam. Już idę. Tu wpinamy. Jedna wciska guziczek, tak żeby zapaliło się światełko. Teraz ty klikasz na to. Świetnie. Teraz programowanie. Musimy zaprogramować tak, jak jest tu. Szukamy takich samych znaczków. Zobaczcie, pierwszy jest tu. Żeby go zaprogramować, trzeba wyciągnąć go tutaj obok. Spróbuj. I obok, puszczasz. Teraz ty, strzałeczka. Tutaj jest ta strzałeczka. Do góry ją wyciągamy. Klikasz. Pięknie. I ostatnie co jest? Krzyżyk. No to krzyżyk przeciągamy. Pięknie. I teraz czekacie. Jak zejdziecie na dywan, każdy z was włączy play. Wtedy wasza żabka ruszy. Jedna osoba teraz bierze żabkę, druga bierze tablet do rączki. Idziemy na dywan. Kładziemy żabkę sobie na dywanie i wciskamy play. Jak chcecie, żeby ruszyła jeszcze raz, z powrotem, play. Teraz zaczniemy zajęcia z matematyki. Opowiem wam o Adasiu, który wybrał się do sadu zbierać jabłuszka. Adaś miał dwa koszyczki.
koszyczek niebieski i koszyczek pomarańczowy. W koszyczku niebieskim zbierał jabłuszka czerwone, natomiast w koszyczku pomarańczowym zbierał jabłuszka zielone. Pięknie. Ale Adaś nie mógł sobie poradzić z tym, ile tych jabłuszek ma w każdym koszyczku. Czy pomożemy Adasiowi? Tak. Teraz proszę, żeby każde dziecko policzyło, ile Adaś ma jabłuszek w koszyczku niebieskim. Wszyscy liczą sobie po cichutku. Dobrze. Kto policzył, to grzecznie czeka i podnosi rączkę, tak jak zawsze. Ula, ile Adaś ma jabłuszek w niebieskim koszyczku? 7. 7, pięknie. A teraz policzymy, ile jabłuszek Adaś ma w pomarańczowym koszyczku. 7. 7, pięknie. Kto mi teraz powie, w którym koszyczku Adaś ma więcej jabłuszek? W dwóch koszyczkach jest tyle samo jabłuszek. Pięknie. Do Adasia przyszedł kolega i zjadł mu jedno jabłuszko z pomarańczowego koszyczka. To jakie jabłuszko? Jakiego koloru zjadł? Zielonego. Odkładamy jedno jabłuszko na bok, bo zjadł je kolega Adasia. I teraz liczymy, ile zostało jabłuszek w pomarańczowym koszyczku. Wszyscy liczą. Wszyscy liczą, Helenka. 6. Ile Maja jest zostało jabłuszek? 6. 6, pięknie. W którym koszyczku jest więcej jabłuszek? Pomarańczowym czy niebieskim? Niebieskim. W niebieskim. Pięknie. A teraz zbieramy wszystkie jabłuszka do koszyczków. Wkładziemy ładnie jedno na drugim i przejdziemy do następnego zadania. Każdy z Was dostanie ode mnie szarfę. Rozłożycie sobie tą szarfę. To będzie Wasz domek. Kiedy będę grała, to biegamy sobie, chodzimy. Chodzimy po całej sali. Jak przestanę grać, wybiję bębenkiem na przykład ile? Dwa. To wtedy podejdziecie i przyniesiecie dwa kasztany do swojego domku, tak? Dobrze. Uwaga, bo zaczynamy. Ja potem będę sprawdzała, czy wy dobrze słuchaliście. Słuchamy? Słuchamy? Proszę, bierzemy kasztany i wracamy do swojego domku, a ja sprawdzam, czy dobrze. Pokaż, ile masz kasztanów. Możesz trzymać w rączce, tak? Tak. Pokaż. Dobrze, 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 dobrze. Pokaż. Dobrze, pięknie. Odkładamy kasztany. Ale ładnie odkładamy kasztany, żeby nie wypadały z koszyczku. Uwaga! Ja już wam nie mówię, ile było. Każdy sam powinien wiedzieć, a ja tylko sprawdzam, czy kasztanów dobrze wzięliście. Dobrą ilość. Ja dobrze? Ja dobrze? Pięknie. Pokaż, ile masz kasztanów. Dobrze, dobrze, dobrze. Pokaż. Dobrze. Ola? Dobrze, dobrze. Odkładamy kasztany.
Słuchajcie, dzisiaj będziemy wyklejać anioła, ponieważ nasze przedszkole jest pod aniołem stróżem. I tak, anioł to jest opiekun każdego z nas. Każdy ma swojego anioła. I tak, będziemy wyklejać najpierw sukienkę anioła. Na jaki kolor? Na niebieski. Na niebieski. Później anioł ma... Co anioł ma? I będziemy przyczepiać piórka. Później zrobimy mu takie srebrne, śmieszne włosy i oczy. Okej? To zaczynamy. Drogie dzieci, witam Was bardzo serdecznie. Dziś będziemy gościć w naszym przedszkolu Horacego. Jest to kot rasy Ragdoll. Ta rasa jest taką niespotykaną rasą, gdyż jego zachowanie jest takie troszeczkę nietypowe. W dłoniach właściciela zaczyna wiotczyć jak szmaciana laleczka. Czy Wy macie koty? Tak, nie. Aniu, czy Ty masz kotka? Tak. A możesz opowiedzieć coś o swoim kotku? Jeden ma na imię Pusia, a drugi ma na imię Lusia. A powiedzcie mi, jak wam się wydaje, jak powinna wyglądać opieka nad takim kotkiem? Trzeba się nim opiekować. Brawo. A czy trzeba kotka karmić? Tak. I wychodzić na dwór na spacery. I wychodzić na spacery, brawo, bo kotki też mogą chodzić na spacery, dokładnie. Chciałabym, abyście bliżej poznali Horacego i zapraszam teraz tutaj do zapoznania się i pogłaskania kota. Wiktorku, zapraszamy. Zobacz, kotek lubi być głaskany za uszami, tak. Brawo. Super, podoba Ci się Horacy? Jest bardzo fajny, prawda? I miły. Dziękujemy. Michał, zapraszamy. Podoba Ci się kot Horacy? Jest bardzo miły, tak? Dziękujemy. Wojtuś, zapraszamy. Super. Dzień dobry, dzieci. Dzień dobry. Witam wszystkie dzieci na dzisiejszych zajęciach tanecznych. Zapraszam Was do tańca. Chodźcie na początek, zaczniemy tak jak zawsze. Zrobimy duże koło i przywitamy się tańcem integracyjnym naszym. Chocolate, a choco, chocolate, a choco, choco, cho.
Przyniosłam wam taką fajną matę do tańczenia i pokażę wam, co będziemy dzisiaj robić. Będziemy ładnie skakać na stópkach. Widzicie stópki różnego koloru, tak? Będziemy skakać w rytm muzyki, kręcić biodereczkami i całym ciałem, dobrze? Pani wam pokaże. Dobrze? Skaczemy na stópki, zakręcamy całym ciałem. Następnie na różowe stópki zakręcamy całym ciałem. I skaczemy dalej, kręcimy w rytm muzyki, tak? I skaczemy dalej. Hop, 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 hop i hop. Tak? To zaczniemy razem z muzyką. Ağzında sakızı şişirip şişirip arsız arsız patlatıyor. Biz böyle mi gördük babamızdan ele güne rezil olduk. Yeni adet gelmiş eski köye bak dostlar mahvoldu. Seni gidip önde kıran yılanı deliğinden çıkaran kaderim püsküllü belam yakalarsam. Rybka mini-mini bawiła się ze Stellą w zakamarkach kolorowej rafy. To znaczy rybka bawiła się wesoło, pływając bardzo szybko slalomem między koralowcami, a rozgwiazda zbierała muszelki na nowy naszyjnik. Nie rozumiem zupełnie, czemu musisz wszędzie zaglądać, dziwiła się Stella. Przecież możesz się pobrudzić. No i co z tego, odparła rybka. Najwyżej umyję się w ciepłej wodzie. Ja nie rozumiem... Czemu ciebie nie nudzi zbieranie kamyczków? Kochani, oglądamy ławkę szkolną, w której dzisiaj zasiadają Lena i Kubuś jako przedstawiciele najlepszego przedszkola w Polsce. Prawda to? Tak. Kubuś, twoje przedszkole jest najlepsze? No, ty jesteś jeszcze pod wrażeniem, bo widziałeś, jak tańczysz i jak tam skaczesz, nie? Świetnie. Słuchajcie, ale co to było na końcu? Co to było? Bo tam był z tego, co już się dowiedziałem, jako rodzic mąż pani, pani Marto i córeczka Hania na jego kolanach. Co to zazwyczaj wprowadziliście w przedszkolu? Opowiedzcie. To jest leżakowanie. Leżakowanie zawsze odbywa się w najmłodszej grupie. To jest taki odpoczynek po obiedzie. Dzieci wtedy śpią, zapraszamy rodziców lub nauczyciel czyta bajkę. Wtedy sobie dzieci odpoczywają. Kto chce, to może zasnąć. Jeśli dziecko nie chce, to sobie po prostu odpoczywa. Mhm. Ale to jest przepiękne. No, i zawsze ktoś z rodziców też może czytać? Tak, tak, jasne. Bardzo współpracujemy z rodzicami, nie tylko do grupy trzylatków zapraszamy rodziców, ale do innych grup także. Rodzice zapraszają nas do swoich zakładów pracy, także bardzo ściśle współpracujemy. Słuchajcie, ja podam numery telefonów, bo my tutaj tak się zapatrzymy, wzruszamy, piękne obrazy, przedszkola pod Aniołem Stróżem, ale możemy porozmawiać i chcemy porozmawiać. Dlaczego warto dzieci posyłać do przedszkola katolickiego? Dlaczego warto stawiać na wychowanie z wartościami? Dlaczego w tym integralnym wychowaniu dobrze, jeżeli jest też i formacja duchowa, jest obecny Bóg, jest obecna modlitwa, życie sakramentalne? Dlaczego warto? Może mamy jakieś doświadczenia, może jest ktoś, kto posyłał dziecko do tego przedszkola, bądź chodził do przedszkola.
katolickiego zapraszamy do rozmów. Dla Polski Północnej kierunkowy do Torunia oczywiście 56 i numer 657-0011. Dla Polski Południowej 657-0012. Mamy te numery na pasku na dole telewizora. Dwa numery dla zagranicy 657-0013 i 657-0014 i też w naszej rodzinie możemy w sieci dzwonić 536-600-300, 536-600-400. Dlaczego warto stawiać, aby dzieci zaczynały swoją formację, edukację szkolną od takiego przedszkola? Słuchajcie, kto z was ma w domu jakieś zwierzątko, ręka w górę? Ja też mam. Mhm. Ja też podniosłem, bo u nas ksiądz proboszcz i przełożony ma koty dwa. Kubuś, a kogo ty masz? Ja mam małego kota Rudego. Kot Rudy, a jak on ma na imię? Jak się wabi? Bartek. Bartek? Mhm. I przyjaźnisz się z nim? Tak, i się z nim bawię. A jak się z nim bawisz? Trzeba go odkładać, no to wtedy on się z wami bawi. Mhm. A jeżeli na przykład ten kotek zamiałczy, to musisz go wyprowadzić, nie wiem, poza dom? Nie, to wtedy zostawiamy go w domu i on też nie za mamą. Aha. No to fajnie, a czy dajesz mu jeść? Czyli co ci zostanie z obiadku? Jakiś tam kotlecik schabowy czy coś? Nie, tam był mniąsko z kokletem i to zjadłem. A kotek co je? Dzisiaj na obiad. Kaszkę. A kaszkę kotek je? Czyli... I mleko czasem. Aha, i czasem mleko. Mhm. No dobrze, zaraz wrócimy do twojego kotka Bartka. Prosimy bardzo, program ze szkolnej ławki Telewizja Trwam. Halo? 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 Szczęść Boże, witamy serdecznie. Oglądam właśnie wasz program, tak się zastanawiam, bo już trzeci z kolei, że oglądam o przedszkolach, a że jak raz jestem żywo zainteresowana przedszkolami, to tak się zastanawiam, we wszystkich przedszkolach chyba mamy też naukę, zabawę. No może się różnimy tym, że nie ma modlitwy. Ale dlaczego nie przedstawiacie normalnych, niekatolickich przedszkoli na waszej antenie? Ja już mówię, pani Basiu, bo jest to program ze szkolnej ławki, w której pokazujemy szkoły i przedszkola katolickie. Bo tak zazwyczaj to się pokazuje i częściej się mówi o wszystkich szkołach. Ja też chodziłem do zwykłej szkoły, czy nawet jakieś przedszkole bardzo dobrze, ale my chcemy pokazać tam, gdzie w misję tego przedszkola jest też wpisany Bóg i te wartości. Ale też jest wpisany Bóg i wartości, bo chodzą nasze dzieci na religię i mamy jasełka i w kościele i mamy współpracę. Także chyba niewiele się różnimy od waszych przedszkoli. Może tym, że nie mamy może tak dofinansowanego przedszkola. Ale wiem, ponieważ moje dzieci też chodzą do takich normalnych przedszkoli, niekatolickich. Mhm. Jestem zbulwersowana po prostu. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję pani Basiu, dziękuję. No, nie wiem, co odpowiedzieć, ale no jest jakiś taki klimat, gdzie czasem jakieś takie emocje, nie wiem, widzę, że ta nieraz jakaś taka zazdrość może... Takie może stereotypy też, że przedszkole katolickie to już jest na pewno skądś dofinansowane, czy my jesteśmy jakoś bardzo dofinansowani, prawda? To nie powiedziałabym. Ale to jest też ciekawe, że tak, no może to się wpisuje w pewien klimat, o którym się dzisiaj bardzo dużo mówi, kiedy się dzieli wy, my. Jeżeli już jest, no bo to jest różnica, kto jest organem prowadzącym, prawda? Ksiądz biskup może zauważy, że coś jest nie tak, to może jako organ prowadzący, bo on prowadzi formalnie szkołę, do której jest wydelegowany jako przedstawiciel, jest i ksiądz dyrektor Jacek, ksiądz wicedyrektor Sebastian i to na tym polega. Myślę, że rodzice wiedzą, jaka jest różnica. Ja jestem salezjaninem i my też prowadzimy wiele ośrodków, szkół, ale ktoś to powie, że no niby też są ławki, niby też są nauczyciele, wszystko jest tak samo, a jednak jest inaczej. Kubuś,
Co chciałbyś powiedzieć? Jeszcze coś o kotku? Ja nie mogę tego włożyć. A to na razie niech tam sobie leży. Bardzo fajnie, że na tego. Lenko, a ty masz jakiegoś zwierzątka? Jakieś zwierzątko? Tak. Co masz? Psa, ryby i kota. Psa, ryby i kota. Ja też mam. Ryby czy psa? Ja mam dwa pieski i ryby dużo i mam jednego kota małego. No ale wiesz, ja nie wierzę, że pies z kotem żyją w przyjaźni. Nie gryzą się? Ale to Aga chciała kota, a ja nie. Ja kupiłem sobie pimpka. Aha, ale pimpka kupiłeś sobie za swoje pieniądze, rozumiem. Bo to z twojego portfela. Tu mogę tylko dodać, że próbowałem się spytać Sebastiana Kubę, gdzie ma ten portfel, bo on tam trzyma pieniądze, które jak coś to wydaje ze swoich, nie, ale nie chciał zdradzić. A powiedz mi coś jeszcze, Lenko, o twoich zwierzątkach. Te rybki, ile ich jest? Nie wiem, ale jest ich bardzo dużo. Mama kupiła ostatnio 3. Mhm. A te pieski jak się wabią? Jak mają na imię? Ja mam tylko jednego. I jak ma na imię? Elf. Elf? Mhm. Tak. A kotków? Alf. Alf. A kotków ile? Jeden. Jeden. Nazywa się Puszek. Ale dużo jest pracy przy tych zwierzątkach? Bo pani tu mówiła, ja sobie wypisałem, że z kotami trzeba się bawić, trzeba się opiekować. A jak się opiekuje? Bo tutaj wysłuchałem, że trzeba karmić, przytulać, sprzątać, kuwetę. To wszystko musicie robić też z tymi waszymi zwierzątkami? Tak. Moja mama, jak zrobi ziku na dywan, no to sprząta. A dlaczego ty nie sprzątasz, kolego? Ja sprzątam, jak robię kupę. Też. No to bardzo dobrze, bo to trzeba mamusi pomagać, nie? Powiedzcie mi, kochani, my w międzyczasie możemy dzwonić, żeby nie pozostał tylko to echo. No, pani Basia no, wyraziła swoje zdanie, ale możemy cały czas dzwonić. 657-0011 dla Polski Północnej, 657-0012 dla Polski Południowej i 2 dla zagranicy, 657-0013 i 657-0014. Tak, ja powiem tylko, że na koniec roku pokazaliśmy tu przedszkole toruńskie, bo to był koniec roku, więc tam wszystkie spotkania, rady pedagogiczne, więc to było łatwiej. I we wrześniu, jako że nie robimy, wszystkie programy robimy na bieżąco, więc jest to przedszkole z zespołu szkół księdza Jana Długosza z Włocławka, bo też jest, żeby się te wszystkie uczniowie w szkołach podstawowych, liceach, żeby się rozkręcili, bo też mieli dużo pracy, więc myślę, że przez te ostatnie lata chyba 8 dość sporo szkół pokazywaliśmy i one są różnorodne. Słucham cię, Kuba. Koniec. A, to jest bardzo ważne. Więc koniec będzie, jak się pięknie... Aha, bo ty chyba przygotowałeś ciasteczko dla mnie na koniec. Czy ja tobie mam dać ciasteczko? Nie, ja mam. Aha, no to dobra. To na koniec ty poczęstujesz mnie ciasteczkiem, ale przyjmiemy jeszcze telefon. Dobrze, Kubuś? Jaki? No zaraz zobaczymy. Prosimy bardzo, telewizja Trwam, program ze szkolnej ławki. Halo? Szczęść Boże. Szczęść Boże. Mam na imię Mieczysław, dzwonię do okolic Węgorzewa. No ja jestem już w takim wieku, kiedy moje dzieci są po okresie edukacji, ale chciałem się podzielić z, jak gdyby, doświadczeniem z okresu przedszkolnego. Wszystkie dzieci praktycznie uczęszczały do przedszkola. I ponieważ te dwoje starszych to w okresie jeszcze PRL-u uczęszczało, ale najmłodsze dziecko, córka, uczęszczała już do przedszkola. Jesteśmy rodziną katolicką i takie małe dziecko, jak zresztą wszystkie inne, to przed posiłkiem uczyliśmy się wykonywać znak krzyża, modlitwy i tak dalej. No i dziecko z tym poszło do przedszkola, weszło w środowisko. No i jak gdyby z natury rzeczy zachowywało się w przedszkolu tak, jak zachowywało się w domu. No i takie coś przychodzi zmieszane, no i w pewnym momencie udałem się tam do tej pani, do przedszkola, co jest przyczyną.
No i usłyszałem taką odpowiedź, proszę pana, to przedszkole jest państwowe, więc tutaj, wie pan, tutaj nie ma miejsca na takie. Jak się dziecko chce, może te praktyki religijne, ale w domu, w rodzinie uprawiać. A tutaj niestety, mówię, dzieci są z różnych środowisk i tego my tutaj, że tak powiem, nie pochwalamy i do tego tutaj nie może być praktykowane. I dlatego też odnosząc tamtą sytuację do dzisiejszej sytuacji, to mam takie wrażenie, że no być może nieco się zmieniło w tych przedszkolach państwowych, ale moje spostrzeżenie jest takie, bo już wnuczki zaczynają chodzić, że jak gdyby te dzieci pod względem wychowawczym, tak brzydkiego słowa użyję, ale jak gdyby nasze państwo chce znacjonalizować pod względem wychowawczym. Natomiast jeżeli chodzi o utrzymanie to materialne, więc nie by to scedowało na rodziców. No myślę, że to powinna być odwrotna sytuacja. Cały proces wychowawczy powinien przebiegać zgodnie z wolą rodziców. Zgodnie z wolą rodziców. I jeżeli wynikają jakieś koszty związane z różnicą wychowania między przedszkolem katolickim a przedszkolem państwowym, to pieniądze powinny iść za dzieckiem, nawet do tych przedszkoli, które są przedszkolami katolickimi. To tyle z tytułu mojego spostrzeżenia. I szczęść Boże i życzę wytrwałości wszystkim w tym, którzy właśnie poświęcają się i zaszczepiają w to najmłodsze nasze pokolenie te wartości, których jak się obserwuje, no niestety zaczyna brakować. Szczęść Boże, dziękujemy Panie Mieczysławie. Bardzo serdecznie dziękujemy. Słuchajcie, ale chciałem się spytać Was jeszcze o coś takiego, że zauważyliśmy na tych zajęciach, że Wasze przedszkole no specjalizuje się w naukach ścisłych, jakby nie mówić. Co? Ja zobaczyłem tam żaby, które chodziły. Robotyka. Wydawało się, że to już jest jednak w szkołach no, troszeczkę późniejszych, podstawowych, liceach. Co to stawiamy jest? Wielki nacisk na matematykę. Wiadomo, że matematyka uczy logicznego myślenia, pomaga w życiu, w ogóle pomaga w rozwoju wyobraźni dziecka. I wtedy, gdy od najmłodszych lat zaszczepimy w dziecku to, co wynika z matematyki i uczymy powolutku na tym etapie, na jakim dziecko się znajduje, właśnie odkrywać w życiu, w przyrodzie, w różnych sytuacjach matematykę i różne zależności, wtedy wiemy, że dziecko jest coraz lepiej przygotowywane do tego, żeby wchodzić powolutku do życia szkolnego, żeby wchodzić w ogóle w naukę. I to mamy na celu cały czas. Bo matematyka. Są te zajęcia Lego i ta taka robotyka, ale macie też, to też będzie ciekawe, koła zainteresowań w przedszkolu, w którym próbujecie wyłapać te talenty, nie? To tak jest. Koło matematyczne Bystrzaki. Zgadza się. Tak. Są to zajęcia skierowane dla 4, 5 i 6-latków, 2 razy w tygodniu oraz dla 6-latków trwają 30 minut. Dla wszystkich trwają 30 minut. Tak. Słuchajcie, wy wychodzicie już Kubuś, Lena na jakieś tam zajęcia z matematyki albo do koła. Ja chodzę. Tak? I co, ty umiesz matematykę? Dobra, to zobaczymy, sprawdzimy. W prawej ręce mam ile palców? 2. W lewej? 2. A jeżeli teraz dodam palce z lewej i prawej, to ile mam razem? 4. Dobra. Lena, a jeżeli tatuś da ci 3 złote, a mamusia da ci 2 złote, to ile będziesz miała razem pieniążków? 5. No proszę, no matematyka to już można biznes otwierać. Bardzo wam gratuluję tego, ale jest też koło plastyczne, prawda? Jest koło taneczne. Jest później, a zaraz tutaj przejdę do następnego, kto prowadzi tylko te koła? Czy to są wychowawczynie, które zajmują się na co dzień dziećmi? Prowadzą to panie wychowawczynie. Według swoich umiejętności, w czym się lepiej czują, wtedy te koła proponują dzieciom i rodzicom. I rodzice wybierają zgodnie ze zdolnościami dzieci. Także dostosowujemy te potrzeby. Traktujemy podmiotowo dzieci. One są protagonistami systemu wychowawczego.
kolega Kubuś podnosił rączkę i zaczął, chciał coś się spytać. Proszę bardzo, Kubuś. A kiedy będzie koniec? No koniec zaraz będzie, zaraz zobaczysz. Chyba głodny. Bo ciastko będzie niedobre. A ciastko będzie na tego. Słuchaj, to wiesz co? Bo to koniec to będzie gdzieś tak za 3-4 minutki do 5, ale tak po kryjomu. Gdzie masz to ciastko? No to wyciągnij. No to wyciągnij, no pokaż, gdzie masz to ciastko? I dobra jest, mam. No. Mam. Dobra, to poczęstujesz mnie? O, dziękuję. Bardzo ci dziękuję. Słuchaj, to możesz poczęstować też Lenę i sam wziąć sobie jedno. Ale tu musimy ciastko oderwać. Jakoś wyciągnij, no. I zjedzcie sobie po ciastku, bo wam tak ciężko teraz. Jeszcze ja też jestem głodny. O, no to sobie zjedz, a my sobie porozmawiamy. Kuchcikowo, co tu się wymyśliliście? Kuchcikowo są to zajęcia kulinarne, gdzie dzieci rozwijają swoje pasje gastronomiczne. Robią różne sałatki, kanapki, zdobią gofry, robią soki, kefiry, jakieś tam różne cuda. Koło teatralne. Tak. Co tam się dzieje? Koło teatralne teraz zmieniliśmy na koło wokalno-teatralne. Mamy wielki skarb panią Justynkę, która pięknie śpiewa i ona tą artystyczną duszę rozwija w dzieciach. Mhm. Jak grupy się zwą? Czyli mamy tu już przedstawiciela Sówek, czyli Sowy, Sówki, prawda? Mamy Biedronki i co jeszcze z ciekawości? Jeszcze Słoneczka i Motylki. Słoneczka I pszczółki, tak. Pszczółki. Motylki odeszły już do pierwszej klasy. Proszę, no, tam działa. Słuchajcie, mamy już pytałem, dlaczego wybierają to przedszkole, ale chciałbym spytać, jakie macie marzenia związane z tym przedszkolem? Czy jeszcze coś wam się marzy? Chcielibyśmy rozwijać nasze przedszkole. Przede wszystkim na pewno głównym marzeniem jest to, aby powiększyć budynek i dostępne sale, żebyśmy mogli tworzyć więcej grup przedszkolnych, bo w tej chwili mamy 3-latki, 4, 5 i 6-latki. To są grupy liczące około 20 osób, każda. Natomiast zapotrzebowanie jest na pewno większe i zainteresowanie naszym przedszkolem co roku wzrasta, dlatego potrzebowalibyśmy na pewno większej ilości sal dla dzieci. A no tak, i to jest też największa trudność sale, prawda? Jest niestety to duża trudność, dlatego że mamy budynek, który nie jest przystosowany do może jakiegoś wielkiego rozwoju czy rozbudowy, ale cały czas pracujemy nad tym, aby w tym budynku wspólnie z klasami 1-3 ze szkoły podstawowej. Współdzielimy ten budynek, owszem. A proszę mi powiedzieć, czy macie jakieś takie tradycje przedszkolne, szkolne, którymi moglibyście się pochwalić, nie wiem, czy zaproponować? Czegoś wypracowaliście, coś takiego ciekawego? Co? Macie coś takiego? Oczywiście, ma dużo propozycji. Mamy tradycją są jasełka oczywiście, ale też warsztaty z rodzicami. Dzieci wspólnie z rodzicami robią palmę wielkanocną, wieniec adwentowy. Niewątpliwie też tradycją przedszkola jest konkurs kolęd i pastorałek, który organizujemy, odkąd przedszkole istnieje. Organizujemy taki konkurs też dla innych przedszkoli. Co jeszcze? Mamy wiele tradycji. Fajnie, ale ja jeszcze może spytam przedstawicielkę rodziców, panią Martę. Jak współpraca z dyrekcją i ze szkołą i z drugiej strony, jak idzie współpraca z rodzicami? Uważam, że jesteśmy jakby partnerami w wychowywaniu swoich dzieci, tak? Razem z przedszkolem. My jako rodzice właśnie współdziałamy razem z przedszkolem i to było widać właśnie na materiale, że mój mąż w ramach akcji Cała Polska czyta dzieciom, czytał tym najmłodszym motylkom właśnie bajkę o mini rybce. Mamy Mobi Dziennik, jest to dziennik elektroniczny, gdzie ten przepływ informacji jest bardzo szybki, bardzo łatwy do odczytania, więc na bieżąco możemy ze sobą rozmawiać przez Mobi Dziennik i odczytywać wiadomości. A ze strony dyrekcji, jak współpraca z rodzicami?
Jesteśmy bardzo otwarci na współpracę. Rodzice w wielu kwestiach przychodzą, podpowiadają, przedstawiają swoje oczekiwania też co do funkcjonowania przedszkola. I wszystko odbywa się na zasadzie, tak jak pani Marta wspomniała, partnerstwa na podstawie dialogu, bo jesteśmy ludźmi dialogu i mamy na celu przede wszystkim dobro dzieci, bezpieczeństwo dzieci i wychowanie, żeby dzieci wzrastały i stawały się coraz piękniejszymi ludźmi, coraz lepszymi. Wszystkie z przedszkola zostają później w szkole podstawowej? Zazwyczaj tak jest. Zazwyczaj. Kochani, tak jest. Chciałem ci powiedzieć, Kubuś i Leno, że kończymy powoli program. Fajnie było? Co? Kubuś, nie chcesz jeszcze kończyć programu? Kuba już się najadł. A chcesz, bo jesteś głodny. A, no to dobrze. No w takim razie, kochani, musimy kończyć program, bo Kubuś jest głodny. Ale Leno, kogo byś chciała pozdrowić jako przedstawicielka przedszkola pod Aniołem Stróża? Kogo byś pozdrowiła? No? Podpowiada, to ja nie mogę się skupić. No, Kubuś, się skupić. Nie wolno podpowiadać, bo Lena chce pozdrowić. Kogo pozdrawiasz? Mamusię? Tatusia? Tak, babcię. No? Drugą babcię. I nawet tych, którzy odeszli z mojej rodziny, ale na... Nadal są w innej rodzinie, ale pozdrawiam wszystkich. Tak jest. Kubuś, a kogo ty pozdrawiasz? Babcię, dziadka, mamę, Agę i ciocię. A pozdrawiamy wszystkich przedszkolaków z przedszkola pod Aniołem Stróżem? Tak. Pozdrawiamy czy nie? No to weźcie, pomachajcie do kamery. Pozdrawiamy, nie do telewizora, tylko do kamery. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. I tak pozdrawiam serdecznie ksiądz Sebastian Tomczak, wicedyrektor, pani Ewelina Rutkowska, wychowawczyni, pani Marta Trela, mama trzyletniej Hani, ale też i mama, która prowadzi dom dziecka, 8 dzieci, Lena i Jakub. Kochani, w tym programie, pierwszym programie w nowym roku szkolnym to tyle, ale za miesiąc, w trzeci wtorek miesiąca spotkamy się ze szkołą, o której wiele słyszeliśmy. Szkoła, która od 20 lat w sobotę świętowała 20-lecie ze szkołą katolicką ze Szczecinka. Oj, będzie bardzo ciekawie. Już dzisiaj zapraszam, a wam za gościnę serdecznie dziękuję. Idę teraz do Kuby przybić piątkę, żeby już wiedział, że to już jest koniec. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Kuba, piątka. I teraz już mamy koniec, możesz jeść ciasteczko.